Jeśli chodzi o produkcję w krajowych gospodarstwach, no dzisiaj rzeczywiście mamy ten poziom produkcji mega zróżnicowany, bo mamy też różne modele produkcji. Mamy fermy w cyklu zamkniętym i mamy fermy w cyklu otwartym. Nie pada wątpliwości, że dzisiaj proces produkcji w fermach profesjonalnych, wyspecjalizowanych, absolutnie służy podnoszeniu wyników. Ale nieważne jest, żeby dzisiaj firmy genetyczne, które dostarczają materiał hodowlany, nie dostarczały tylko produktu, ale dostarczały też rozwiązania. To znaczy, że klient, który kupuje zwierzęta hodowlane, jest zainteresowany wynikiem. Firma genetyczna dostarcza materiał hodowlany, czyli potencjał genetyczny, ale zostaje jeszcze środowisko, bo wiemy, że wynik to jest interakcja genotyp i środowisko. W związku z tym szalenie ważne, żeby firmy genetyczne dostarczały też rozwiązania, które będą pozwalały w sposób bardziej precyzyjny wykorzystać potencjał tych zwierząt, chociażby wykorzystując dzisiaj bardziej optymalne programy żywieniowe. Wiemy, że procesy doskonalenia genetycznego zwierząt postępują nieustannie. Wiemy, że profil metaboliczny tych zwierząt zmienia się. Zwierzęta są coraz lepiej umięśnione, charakteryzują się coraz lepszymi parametrami życiowymi, a w związku z tym wymagane jest odpowiednie też żywienie tych zwierząt. Kolejnym ważnym elementem jest bez wątpienia remont w stadzie podstawowym, bo to jest kluczowy wskaźnik rentowności. Dzisiaj poprzez właściwy remont tak naprawdę decydujemy o tym, jakie wyniki na fermie możemy uzyskiwać. I w Polsce mamy duże braki w tym zakresie. Jest mnóstwo gospodarstw, gdzie ten poziom brakowania jest bardzo niski, na poziomie 20-25%. Nieznaczna część przekracza 40%. Natomiast optymalnie ważne jest, żebyśmy się kręcili w granicach 40%, ale nie tyle ważny jest remont w skali roku, co remont w grupie technologicznej. Dzisiaj należy jak gdyby kłaść duży nacisk, żeby ten remont w grupie technologicznej stanowił przynajmniej 17%. I ważna rzecz, na którą należy zwracać uwagę, to żeby zwierzęta w trakcie użytkowości rozpłodowej po szóstym miocie kierować na rzeź, ponieważ zwierzęta te charakteryzują się już nieco słabszymi parametrami, jeśli chodzi o rozród. Mniejsza plenność, więcej prosiąt martwo urodzonych, pojawia się również więcej prosiąt mumifikatów. Ważne jest, żebyśmy też pamiętali, że podstawą wysokich wyników produkcyjnych jest doskonała kondycja, a kluczem do rentownej produkcji jest właściwa struktura stada podstawowego.